witajcie, czynnicy OS World. Jesteśmy dzisiaj na konferencji Wikimedia w Łodzi, w hotelu Światowid. Z nami przedstawiciele polskiego OpenStreetMapa. Proszę o przedstawienie się po kolei. Jacek Loc, taki mam przed nazwem. Zbigniew Czarnik. Paweł Marnowski, czyli ja. Powiedzcie ogółem o tym, co robicie, czym się zajmujecie, jaka jest wasza taka... No, głównie zajmujemy się mapowaniem, czyli tworzeniem tych map właśnie w OpenStreetMap i ogólnie promowaniem tego projektu w Polsce. No właściwie no, tak z grubsza to tyle. Pilnujemy, żeby te dane były poprawne też. Opieracie się na mapach jakiegoś konkretnego producenta, czy własnoręcznie wszystko robicie? Nie, no to sama idea OpenStreetMap jest taka, że tworzy się własnoręcznie te mapy. Po prostu rysuje się po kolei te linie, odpowiednio się je oznacza i z tego powstaje mapa. Słyszeliśmy, że pracujecie z Bing Mapsami też. To znaczy, czy współpracujemy? No, współpraca polega na tym, że Bing, który jest własnością firmy Microsoft, znaczy Bing to jest ogólnie serwis mapowy, prawda? Który tam też zawiera w swojej usłudze podkłady zdjęcia satelitarne. I po prostu firma Microsoft udostępniła projektowi OpenStreetMap te podkłady zdjęcia na ich podstawie możemy po prostu rysować mapy. Oczywiście te zdjęcia nie mają pokrycia w całej Polsce, także to tak. Ale tam gdzie jest, to są w miarę dobrej jakości. Ale lepsze to niż nic. Oczywiście lepsze to niż nic. Czy są z tego jakieś zagrożenia licencyjne ewentualnie? Nie ma zagrożeń licencyjnych. Microsoft to te zdjęcia udostępnił na zasadzie umowy. Tak, ekskluzywnej, że po prostu możemy jako projekt OpenStreetMap możemy rysować na podstawie tych zdjęć. Każdy może rysować na podstawie tych zdjęć, kto chce, pod warunkiem, że dane wytworzone na podstawie tych zdjęć trafią do OpenStreetMap. Także nawet, że tak powiem, jakiś inny projekt może rysować sobie jakieś dane tworzyć na podstawie tych zdjęć. Warunek jest właśnie tylko jeden, że mają te dane trafić do OpenStreetMap. To jest taka ekskluzywna licencja, ekskluzywna umowa, powiedzmy, właśnie do projektu. Jak wygląda ogółem dołączenie takiego projektu? Dołączyć jest bardzo łatwo. Nie różni się to w sumie od założenia na przykład konta mailowego. Trzeba po prostu wejść na stronę openstreetmap.org, tam kliknąć zarejestruj, wypełnić 4 pola i tyle. I już się ma konto. I odebrać maila i kliknąć link potwierdzający. Ogółem istnieją jeszcze dwa takie projekty, można powiedzieć, Wikimapia i UMP, uzupełniająca mapa Polski, która zawiera m.in. w sobie UMP radary. Czemu te projekty są współpracują? Czyli wy jako OpenStreetMap, Wikimapia i UMP? Czy jakieś tłumaczenie są? Może tak. O Wikimapie nic nie powiem. Wikimapia to jest, że tak powiem, projekt bardzo fajny. No, jego dużym plusem jest to, że jest bardzo fajnie, jest bardzo łatwo wejść do projektu, bo po prostu tam też założyć konto to jest dosłownie minuta, a rysowanie na podstawie zdjęć od firmy Google. No, Google ma po prostu bardzo dobre zdjęcia i bardzo fajnie się to rysuje. No, z tym, że rysuje się bardzo ok, ale jest potem taki problem, że te dane nie są udostępnione potem na wolnej licencji, czyli praktycznie rysujemy, ale no, za bardzo nic chyba raczej nie możemy potem z tym zrobić, bo jakby to jest jakby praca pochodna na podstawie zdjęć komercyjnych, tak. Komercyjnych, prawda? Na jakiej licencji? Oni mają jakąś licencję, czy to jest takie nieokreślone, czy to jest no commercial? Nie orientuję się. No do końca nie zostało to wyjaśnione, z tego co jakoś tam kiedyś próbowałem wnikać w Wikimapia, nie ma jednoznacznej i ostatecznej zgody Google na udostępnienie. Google przymykało. Tak troszeczkę. I Wikimapia chyba nie jest serwisem mapowym, jest to serwis raczej taki POI. Informacyjny, w którym bardzo łatwo właśnie dodać informacje, natomiast wykorzystanie tych informacji oprócz strony internetowej chyba jest bardzo, bardzo słabe. Jeszcze tam jest problem z dojściem do społeczności. Niby jest forum, ale no, nie jest ono wyeksponowane tak, żeby dało się jakoś łatwo nawiązać jakiś kontakt z osobami, które zresztą medytują. To samo można powiedzieć o naszym, prawda? Niektórzy tak mówią przynajmniej. No. Nie wiem dlaczego. A jeżeli chodzi o UMP, dlaczego nie współpracujemy? No, czy były podejmowane próby współpracy z projektem UMP. Przede wszystkim pozwalała na to licencja. Nadal sobie pozwala, bo ciągle tu i tu jest licencja Creative Commons.
Ale to są po prostu różne projekty bazujące na różnych innych rozwiązaniach technicznych. Po prostu jest inna budowa bazy danych. Oni bazują po prostu na plikach, które składują to wszystko. U nas jest to, w OSM jest to składowane, prawda, na PostGIS-ie, XML-u. To jest podstawowa sprawa. Inna sprawa, że jest inny target po prostu map. UMP tworzy mapy pod Garminy głównie. Ja także żartobliwie ich nazywam mafią Garmina. A OSM po prostu tworzy dane uniwersalne, czyli powiedzmy, żeby to się nadawało i pod nawigację, i do wyświetlenia na stronie, i po prostu no, do jakiego tylko zastosowania, jaki tylko komu przyjdzie. Ale wymiana danych jako tako istnieje między wami? Wymiana danych istniała, znaczy istniała kiedyś bardziej, na zasadzie, że importowaliśmy z UMP, bo tak jak wspomniałem, licencja na to pozwalała. No i przede wszystkim warto zaznaczyć, że projekt UMP powstał wcześniej w Polsce, przynajmniej w Polsce był bardziej aktywny. Swego czasu po prostu część użytkowników po prostu zgrała się i utworzyli UMP, a w tym czasie po prostu w OpenStreetMap no, nie było za bardzo społeczności polskiej, no, zaczęła się animować dopiero później, gdy projekt UMP już, jak powiem, dosyć dobrze stał na nogach i w pewnym momencie po prostu ze względu na to, że licencja to pozwalała, zaimportowaliśmy sporą część danych z UMP do projektu OpenStreetMap. Poza tym ciągle jest jakaś współpraca na zasadzie, że nie wiem, powstaje jakaś nowa droga, czy zmienia się na przykład jakaś organizacja ruchu, czy coś takiego, to sobie po prostu podrzucamy sobie po prostu tę informację, że coś tutaj się, prawda, zmieniło, sobie wejście od nas i w drugą stronę, powiedzmy, na tej zasadzie. Tak, żeby była taka mocna integracja tych dwóch projektów, to nie i raczej to nie nastąpi, tylko po prostu na zasadzie takiej swobodnej współpracy. Wspomniałeś tutaj, że UMP został robiony dla Garmina. Czy Garmin w jakiś sposób pomaga projektom open source z mapami? Bardzo, bardzo, bardzo wątpię, bo podejrzewam, nie orientuję się w tematyce Garminów ogólnie, ale wydaje mi się, że... Ale inni producenci na przykład, czy ktoś, masz jakieś informacje, czy inni producenci wspomagają was od map? Nas, w sensie OSM? Tak. Czy coś jakaś zapomoga jest ewentualna? Niespecjalnie. No właśnie, niespecjalnie. Jest niespecjalnie. Jesteśmy już przy temacie producentów. TomTom a OpenStreetMap. Ostatnio pojawił się na portalu dosyć głośny artykuł w tej sprawie, że TomTom wytyka błędy mapom, jakie to one są złe i ten, czy to jest oznaka, że boją się pewnej dominacji OpenStreetMapa, czy po prostu, czy to tak faktycznie jest? W moim odczuciu jest to właśnie oznaka, że OpenStreetMap zaczyna być zauważane jako realne zagrożenie dla nawigacji komercyjnych i no tutaj TomTom po prostu sieje klasyczny food. Po prostu taką, no nie będę mówić, co to jest food, każdy wie. I po prostu no to, takie jest moje zdanie. No, częściowo jest tam trochę racji, prawda? Ta sprawa jest to projekt otwarty, każdy może tam wejść, dokonać jakichś tam no, wandalizmów, mówiąc krótko. Tutaj mają rację, ale nie wspominałem na przykład o tym, że po prostu społeczność nad tym czuwa i że jak powiem, szybko te zmiany są cofane. Takich wandalizmów chyba nie ma zbyt wiele, naprawdę, na dużą skalę. Biorąc pod uwagę skalę, ile tych danych, że tak powiem, się przelatuje, ile tych danych, powiedzmy, ile jest tych edytujących, ile tych danych się tworzy, zmienia, to wandalizmy stanowią na ułamek procenta. Także ogólnie cała sprawa, cały projekt idzie do przodu i wandalizmy na pewno nie cofają tego projektu. Być może odczuwają konkurencję, no ale konkurencja z założenia jest dobra. W takim przypadku. Znaczy ja podejrzewam, że czują po prostu, czują się zagrożeni. No. OpenStreetMap zawsze będzie wygrywał z komercyjnymi projektami dokładnością w rejonach, w których jest dużo userów i szybkością reagowania na zmiany, bo TomTom nie wyobrażam sobie, żeby wypuszczał co tydzień. Właśnie, chodzi o co tydzień, podczas kiedy OpenStreetMap jest aktualizowana co 10 minut. No nie wiem, co właściwie no stop. No tak, no tutaj ogólnie jest potencjał projektu OpenStreetMap, że powiedzmy, jeśli ktoś, załóżmy, jest autorem aplikacji na telefon nawigującej, no to może powiedzmy sobie wypuszczać aktualizację map codziennie, czyli powiedzmy ja na przykład dzisiaj poprawiam drogę, firma wypuszcza aktualizację map i mogę sobie powiedzmy już ściągnąć ją, prawda? No w założeniu najbardziej optymistycznym, że codziennie, prawda? No teraz w praktyce jest tak, że najpopularniejsze nawigacje bazujące na OSM, no to na przykład Osman wypuszcza co 2 tygodnie aktualizację, a MapFactor co miesiąc. Czyli jest jakaś duża zaleta tego projektu, że wspomagają, a jednocześnie jest promowanie na urządzeniach tylko mobilnych. Tak. Tutaj wspomnieliśmy o TomTomie, że atakował OpenStreetMapa.
ale było też sporo kontrowersji z Googlem, z Google Mapsami. Oni też was podobno atakowali, jakieś 17 ataków z ich serwerów podobno było na wasze. To znaczy, to trochę zrobił się z tego moim zdaniem szum medialny. Tak, trochę dla nas w sumie to dobrze, bo się reklama trochę zrobiła dla projektu. Ale to w sumie tylko, przynajmniej Google oficjalnie się odcina od tego i twierdzi, że to po prostu nic o tym nie wie, no dwóch pracowników było niesubordynowanych, coś tam nabroiło, prawda? No, także ja uważam, że jest to po prostu zbyt rozdmuchany problem i no i tyle, no cóż, no każdy mógł, prawda? No że akurat ten, bo to z adresu IP Google, no to jeszcze niczym nie znaczy. Czy Google Maps są tak dokładne jak OSM, czy to, no, czy jak to wygląda? Powiem, tak, zależy gdzie. Ogólnie wszystko, to się zmienia na korzyść OSM coraz bardziej. Google Maps zostaje z tyłu. Wiele map w Google'ach jest tworzonych z tego, co z własnego doświadczenia widzę, automatycznie przez boty, które według mnie rysują na podstawie satelitarnych mapy. Wielokrotnie spotkałem się z narysowaną w Google drogą, która w rzeczywistości była rowem. Także prawdopodobnie coś rysującego automatycznie uznało, że ten odcinek jest drogą. Także pod tym względem zaangażowanie użytkownika, człowieka bezpośrednio w rysowanie map będzie i jest zawsze przeważa, jeżeli ci ludzie są. Tak? Mapy w Google są po prostu kupione, także tak, także w miastach jest praktycznie pełna kompletność ulic. Czasami po prostu na mapach Google są też na przykład zaznaczone ulice, które są w projekcie, albo po prostu tam jest obecnie widać na zdjęciach satelitarnych pole, a już ulice są jakby de facto wyrysowane. No poza miastami to wygląda przeważnie gorzej. No jak u nas się znajdą mapowicze w danym terenie, no to już czasami trudniej ich prześcigać, na przykład Gniezno jest tak wyrysowane, że tam nie wiem, czy można... No, Gniezno jest wyrysowane z dokładnością do płotu. Akurat. Szczecin z dokładnością do drzewa. No tak. Ogólnie OSM wygrywa, jeżeli chodzi o mniejsze miejscowości. Po prostu no Google Maps jest to najczęściej droga biegnąca przez środek i tyle. A w OSM no, często jest tak, że są to już ulice wyrysowane, nawet domy, jeśli jest podkład Binga. Także OSM no wygrywa. Więc nie wszędzie, nie mogę powiedzieć, że OSM jest fajny, cudowny i wszędzie jest dobrze, ale są już miejsca, gdzie nawet z jakimś tam targetem powiedzmy wygrywa. Dobrym przykładem to jest Warszawa szczególnie, gdzie jest ten projekt dość mocno zakorzeniony w administracji. Mówimy o OSM? Tak. W Warszawie to było. No, tak, jeżeli chodzi o Warszawę, to ja mam mieszane uczucia. Jak na takie duże miasto i na taką ilość edytorów, to jakościowo tam troszkę kule jest. No, z drugiej strony to współpraca z administracją publiczną też nie układa się idealnie. Na przykład w Szczecinie czy w Poznaniu udało się pozyskać obrysy budynków i dane adresowe. Także praktycznie wszystkie numery domów w Szczecinie czy w Wrocławiu są na mapie. No w Warszawie nie udało się załatwić nawet przystanków komunikacji miejskiej. No był z tym spory problem. Kolega z Warszawy walczył. Pozdrawiamy włodarzy Warszawy. Dziękuję wam ślicznie za rozmowę krótką i wyjaśnienie czytelnikom naszym, jak wygląda OpenStreetMap, jakie są tego korzyści i dlaczego warto to używać. Dziękujemy ślicznie. Zapraszamy do edycji.